kochani, wszyscy kochani, a szczególnie kochane kobiety, jeszcze raz w sprawie martwienia się. Martwienie jest to tworzenie negatywnych scenariuszy, czyli to jest tworzenie wyobrażeń, że coś złego się stanie, wydarzy, pojawi. Czyli żyjemy sobie całkiem fajnie, a tu nagle przychodzi nam do głowy jakaś myśl, że będzie źle. I ta myśl, że będzie źle, jest na tyle negatywna, że my ją rozwijamy i jesteśmy przekonani, że będzie bardzo źle. I my w momencie, jak rozwijamy, pojawiają się u nas emocje i my te emocje, korzystając z tych emocji, potrafimy wymyślić jeszcze gorszy scenariusz, że będzie tragicznie. A jak coś będzie tragicznie, to już będzie potwornie. A jak coś będzie potwornie, to my przeżywamy tak silne emocje, że nam się wydziela nie tylko adrenalina i noradrenalina, ale nawet kortyzol. Kochani, martwienie się jest to tworzenie tak silnych emocji negatywnych, że one zalewają człowieka. My, ludzie, mamy taką możliwość, taką umiejętność i bardzo często z tego korzystamy, tak się nakręcić, że my się zalejemy tymi negatywnymi hormonami, które na nas działają potwornie. My jesteśmy w stanie nawet się zamartwić na śmierć i takie przypadki też się zdarzały. Kochani, dlatego chcę wam powiedzieć, że istnieje też odwrotna możliwość. Istnieje możliwość tworzenia pozytywnych scenariuszy. Istnieje możliwość stworzenia wyobrażeń miłych i serdecznych i wspaniałych. Można sobie wyobrazić cudowne wakacje, można sobie wyobrazić cudowną wycieczkę, można sobie wyobrazić cudowną łąkę z kwiatami, można sobie wyobrazić cudowną plażę, cudowne morze, cudowne słoneczko, cudowny hotel, pięciogwiazdkowy, nawet sześciogwiazdkowy sobie można wyobrazić. I co? I dupa. Czemu dupa? Ponieważ te pozytywne emocje, które tworzymy sami, wyobrażając coś pozytywnego, są dużo, dużo słabsze niż negatywne emocje, negatywne horrory, które potrafimy sami sobie wkręcić. I dlatego, kochani, mądrość ludzka polega na tym, że jeżeli zaczynasz myśleć o czymś negatywnym, to zanim zaczniesz wydzielać ogromne ilości kubły negatywnych emocji, kubły, całe hektolitry hormonów stresu, zdaj sobie sprawę, w którym kierunku to prowadzi, ponieważ jeżeli chcesz sobie sprawić przyjemność i pogładzisz się po ręku, jest to dość przyjemne. Jeżeli się będziesz gładził dłużej po ręku, będzie to przyjemne. Będzie to przyjemne na jakimś poziomie. Natomiast jeżeli chcesz sobie zadać ból, to wystarczy, że weźmiesz cyrkiel lub widelec i wbijesz sobie w rękę i od razu powstaje strasznie silne negatywne odczucie bólu. Podobnie jest z naszą psychiką. Jeżeli chcesz, możesz sobie zadać ogromny ból tym, co myślisz. Natomiast wcale nie tak dużą przyjemność. I to zależy od ciebie, ponieważ twoje myślenie jest na szczęście zależne od ciebie. Jak zauważasz, że tworzysz coś negatywnego, człowieku, obudź się
i nie rób sobie krzywdy. Zrób coś pozytywnego dla siebie. Proponuję jakaś łąka z kwiatami, nudne, ale przyjemne. Jakieś wakacje na Majorce, nudne, ale przyjemne. Jakieś spotkanie z dziewczyną, może nie nudne, ale przyjemne. Wyobraź sobie coś jeszcze silniejszego dla ciebie, na przykład jeżeli jesteś facetem, to ognisty seks, a jeżeli jesteś kobietą, to cudowny ślub w małym kościółku w Baltimore. Zawsze możesz wyłączyć swojego kretyna.